A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 4. I tym razem pamiętam od razu na starcie, żeby włączyć miksturkę. Żeby wypić miksturkę właściwie. A wszystko jedno jaką. Wampiry, szkielety, zombie, duchy ciężko, często się pojawiają. Bonus plus 5% do doświadczenia. Jesteśmy w akcie trzecim cały czas, ale to już chyba końcówka. No chociaż tych questów pobocznych tutaj wygląda na to, że sporo jeszcze, ale... Ale pewnie większość to będzie taka właśnie, gdzie ciężko znaleźć przedmiot inicjujący. Tutaj się przeniosę, na pewno możemy kontynuować. Mamy zdobyć róg, tak? Zaraz zobaczymy, jak to dokładnie wygląda z tym questem, bo już nie pamiętam go. Sporo ostatnio ich zacząłem, skończyłem, kontynuowałem. Sporo też znalazłem właśnie takich przedmiotów inicjujących, chyba najwięcej w tym akcie trzecim. Właśnie tu mogę sobie kolejny wziąć. Dobra, najpierw to, pozostałości. Mamy przynieść szczątki Erdena do Jeszego Farobru. Ha, to te szczątki, które tutaj mamy, to jest chyba to, szczątki Erdena, zgadza się. Ale zanim szczątki, to wezmę sobie kolejny kwestior. Nie mogę więcej... Zapach? Ten smak? Ja nie zjem tego! Nie! Oyuno, to ja, Zolaya. Jestem tu. Nie jesteśmy w Gulranie. Jesteś bezpieczna. No, widzę, że tutaj co niektórzy przewrażliwieni są. Zolaya? Oyuna? A, nieznajoma. Z Gulranu. Nie! Nie zbliżaj się! Wszystko w porządku? Gdy wyjechałyśmy, nic jej nie było. Ale dziś coś w niej pękło. Chyba wiem, jak ją uspokoić. Ale nie mogę zostawić jej samej. Pomożesz mi? Oho, psycholog by się przydał. Zostawiłam zapas rzadkich ziół w kryjówce. Mm-hmm. W jaskiniach na północnym zachodzie. Przyrządzam z nich herbatę, którą uwielbia Oyuna. Albo herbata. Być może ten zapach ją ukoi. Poza tym to dobry lek na niestrawność. Weź to i zabierz zioła, jeśli wciąż tam są. Proszę, pospiesz się. Zostań tutaj. Niebawem wrócę. Quest herbaciany. W pobliżu jest niewielka jaskinia. Tam czeka cię ostatnia próba. Mhm. No dobra, może być quest herbaciany, czemu by nie? Pusty pojemnik na zioła od Zolai. Zolaya często parzyła dla Oyuny napary ziołowe. Ma nadzieję, że znajomy smak herbaty zdoła ją uspokoić. No miejmy taką nadzieję też. No dobra, czyli pomalutku najpierw tutaj jednak sobie zwieńczę. Ostatnio porządki robiliśmy w plecaku, wszystko jest dobrze. Dzień dobry. Przeklęci bandyci. Okradają mnie i farmę. Zwerbowali nawet mojego brata. No nie ma łatwo. To pilnuj tam dobrze. Okej. Okay. A, nie powinieneś pracować? Zabrałeś ten ładunek zboża do młyna, chłopcze? Młyn znowu się popsuł, panie. To nie go naprawią. Rano mam dostawę, która musi wyruszyć na południe. Dobra. Jesteś ojcem Erdena? Tak. O co chodzi? Przykro mi. No, jak zwykle złe wiadomości. Oszalałaś? Gdyby ktoś cię z tym zobaczył... Albo jak zazwyczaj. Tak już chodzą pogłoski o kanibalach ukrywających się w mieście. Weź to za mury na południe. Tam jest mała kapliczka modlitewna. Zakop głęboko, żeby nie dobrały się do tego drapieżniki. No dobra. Myślę, że mogę to zrobić. Tutaj, tak? Pochowaj szczątki Erdena. Pochowam szczątki... A tutaj jeszcze mamy teraz te kontynuacje z tymi... z tymi ziołami, tak? To było to? Ale dobra, niech będzie najpierw to... O! Tutaj jeszcze ktoś chce zagadać. Zasrany młyn. Psuje się tak często, że lepiej byłoby korzystać z moździerza. No spoko. No trochę porozrzucane mamy te questy poboczne.
Więcej punktów nawigacyjnych by się przydało czasami. No ale szybko pójdzie. Dzień dobry, ja tu chciałem szczątki pochować, ale nie wasze. Wasze szczątki nie zostaną pochowane. Dobra, jest tutaj jakiś owadeł taki. Kupka ziemi. O, pewnie tutaj da radę. O, a co to tu wyszło? Halo. Zobaczymy, czy można to przyciągnąć. Można przyciągnąć. Bum, na hita. Skalpel poleciał z tego czegoś. Okej, szczątki pochowane i mogę... Aha, relacje zdać, tak? Porozmawiać z Yeshim. A może wiecie co? Zanim porozmawiać z Yeshim, to może najpierw tutaj. Bo do Yeshiego to ja będę mógł się w każdej chwili przenieść. Chodźmy na ten obszar. To jest zadanie... Mamy zdobyć róg Ciemiężyciela. O! To może być ciekawe. Ten Ciemiężyciel, może jakiś wyjątkowy przeciwnik to będzie. Może oprócz rogu zostawi na przykład... na przykład to by się przydało, wiecie co? Mamy wszystkie przedmioty legendarne oprócz pierścionka i amuletu. Fajnie by było do kolekcji coś takiego zdobyć. Tutaj chyba ostatnio jakieś bonusy sobie brałem, ale mogę wziąć jeszcze raz. Zaraz zobaczymy. Czego tej ode mnie chcieli? A nie, tego chyba nie miałem. Ośmielać się, kusić. Marny los. Ośmielać się, kusić? Z czym wam się to kojarzy? Marny los. Ośmielać się, kusić? Kusić. No nie wiem, jakaś prowokacja, ale to mocno naciągane. Spróbujmy. Twe kości cię zdradzą. A jednak. Wkrótce będą mi służyć. Mocno naciągane to było, no ale niech im będzie. A może czasami kilka pasuje tych emotek, ale pewnie nie. Pewnie ta jedna wyjątkowa tylko. Dobra, idziemy szukać tego Ciemiężyciela całego. Potrzebuję więcej czasu. I co to robi? Zyskujesz nieustępliwość, a to jest na przykład, a to jest akurat fajny bonus z kapliczki nawet, nie? Dobra. Jak słusznie zauważyliście, bardzo mało expa dostajemy za zabijanie istot, a więcej wpada jednak, dużo więcej za realizowanie tych wątków pobocznych. Jak w WoWie, w którego teraz gram. Bije się te moby, bije się, ten exp nie rośnie, przyjdzie się z wykonanym zadaniem i od razu widać różnicę, nie? Ej, tutaj ładnie jest, róg Ciemiężyciela, szybko poszło. Nawet bardzo szybko bym powiedział. Czyli tak, to będzie można oddać, no tutaj trzeba będzie teraz iść, tam mamy dwa kwestiory właściwie w pobliżu. No powiedzmy, że się przeniosę tutaj. Mam nadzieję, że zdążę. Jest! Podoba mi się tutaj to, że jakieś byle obrażenie nie przerywa takich akcji, jak to bywa w niektórych gierkach. Musiałoby więcej takich zaczepnych obrażeń we mnie wejść. No dobra, porozmawiajmy z tym gościem. Szczątki zostały zakopane. Czy coś jeszcze ode mnie będzie chciał? Erden został wysłany na wieczny odpoczynek. Dobrze. Dobrze. Co za chłopak. Nigdy nie powinien iść do Gulranu. Chciałem, żeby przejął gospodarstwo, ale... miał wielkie marzenia. Wybacz, nieznajoma. Na pewno masz do robienia lepsze rzeczy niż słuchanie rodzica rozczarowanego swoim dzieckiem. Dziękuję. Okej, 20 punktów sławy. Tak jest. No tutaj akurat wiele tego expa nie było, ale coś tam drgnęło chyba, nie? Wyprawione skóry, nie wyprawione skóry. Zabrałeś ten ładunek z morza do młyna, chłopcze? Aha, to już było. Młyn znowu się popsuł, panie. No. To nie go naprawią. Rano mam dostawę, która musi wyruszyć na południe. Dobra, teraz to. Zainfekowane zapadlisko. Mamy zebrać z zainfekowanego zapadliska srebrzy kwarc. Tak to się nazywa.
No to kawałeczek trzeba się będzie przejść. Mam nadzieję, że nic tam po drodze nie będzie zbytnio absorbować mojej uwagi. No, ale tu już odkryte wszystko mieliśmy. Już tam nie będę specjalnie po jakąś roślinkę naokoło szedł. Kapliczkę mogę zgarnąć. Może jakaś kapliczka przyspieszająca, zabójcza? Ta, kapliczki zazwyczaj są chyba przyspieszające, cokolwiek by nie dawały, nie? Więc wykorzystamy to, żeby tam szybko pobiec. Tu ktoś sobie walczy, powiedzmy, że pomogę. A, tutaj widzę, że nie ma żartów. Możemy troszeczkę pomóc. Okej. Jakiś nekromanta inny tutaj się czaił z nieumarłymi. Okej, z muchami trzeba walczyć. Tutaj, o, anielski oddech, a to jakaś taka roślinka, chyba za często takiej akurat nie znajdywałem, nie? Zainfekowane zapatlisko, dobra, zobaczmy, czy to będzie coś dużego, to nie jest chyba dungeon. O, jakiś taki obszerny. Zaraz, zaraz, niech no ja zobaczę, co to właściwie jest za miejsce, gdzie to jest. Gdzie to jest, gdzie ja jestem? O, pogubiłem się już tutaj w tym wszystkim. Tutaj były... Aha, dobra, jestem tutaj w ogóle daleko... Daleko na północy w tym akcie. Okej, widzę. Widzę, to jest to... nie, tutaj... Znaczy ten dunk to okej, to jest w porządku. Nie, tam nie ma żadnych dungeonów. Tam nie ma żadnych dungeonów, to są tylko takie lokacje czysto questowe. Czyli możliwe, że to będzie albo taka droga prosta, bez rozwidleń, albo coś na kształt piwnicy. A nie, no są jakieś rozwidlenia. Chociaż nie, no ciężko to nazwać rozwidleniem. Nieważne. Zaraz się wszystko okaże. Tu sobie mogę, widzę, na skróty przejść. Dobra, jeszcze raz zbierzmy ich. Ale to raczej z mobów nie będzie lecieć, nie? Tutaj ślepy zaułek. Amulet biały. Ostatnio wspomniałem o legendarnym. No tu białe tylko lecą. No dobra, chodźmy tu. Srebrzy kwarc. No brzmi jak minerał. Taki do wykopania. O, jest jakiś błosiorowaty. Już błosiorowata istota. No hita. Różdżka poleciała, tu jakieś wybuchy. I takie pękate owady, nie? Ludzie mają problemy, jakieś, znaczy z jedzeniem, jacyś kanibale się kręcą i w ogóle. Nie jestem jeszcze gotowa. No tu takie pękate, najedzone owady się kręcą. Ciekawe, czy jadalne są swoją drogą. Jakiegoś quest. O, jest srebrzy kwarc, czyli w takich kubkach kamieni. Moglibyśmy jakiegoś questa dostać, żeby dostarczyć pękate owady do zjedzenia. Dobra, czyli trzeba się rozglądać za takimi... No już teraz wiem, jak to wygląda. Mam nadzieję, że wcześniej tam tego nie ominąłem. Tunika jakaś poleciała. Zaraz zobaczymy. Jest skrzyneczka. Z miksturkami jakiś skalpel poleciał. Dobra, ściągnijmy ich, bo za dużo tych owadów, tak się kojarzą z drugim aktem z Diablo 3, nie? Tam też takie były osy, które produkowały mniejsze osy. Dawniej te osy to stanowiły naprawdę wielkie zagrożenie. O, 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 to, coś takiego właśnie mamy niszczyć. O, o, tutaj też to widzę.
Jest jeszcze tylko jedno. Srebrzy kwarc. Okej, tu są jakieś elitki. Zapodamy to. I bomba poszła. Nie ma żadnych eksplozji? Coś tam było. Okej, łatwo. Fajna ta nawałnica kości. Szkoda, że jakiegoś... Może jakoś tak częściej nie mogę tego używać. Dobra, mamy. Mamy trzy srebry, jak to były, te kwarce jakieś. Myślę, że mogę sobie od razu wyjść tędy i obok był kolejny wątek poboczny. To od razu bym go porobił. Srebrzy kwarc, tak to się nazywało, tak? W ogóle to ma jakiś szczególny opis. Srebrzy kwarc. Rzadka ruda. Pożądana przez kowali z plemienia wołu ze względu na jej kowalność i odporność. Mhm. A co to było? To? Aha, to jest ten róg ciemiężyciela. W tym rogu, odebranym słudze płonących piekieł, kłębi się zła wola. Tylko mistrz w swym fachu mógłby zamienić taki materiał w rękojeść broni. A, bo my mieliśmy więcej tych składników zdobyć. Do tego topora, tak? To było. Dobra, teraz tutaj. To jest głód nowego życia. Mamy wejście do kryjówki Zolai. Niech tak się stanie. Nie jestem jeszcze gotowa. Tylko żadnych owadów po drodze, Chris. Aha. No nie. Nie jestem jeszcze Dobra. Gotowa. Za dwie sekundy jedną. Wybuch, cyk. Oni też mają wybuchy. Do piwnicy, na szybko? Niech będzie. Niech będzie piwnica, może coś specjalnego nam wylosują tutaj w końcu. No, jest tu jakiś bosior. I pyk! Szybko poszło. Znaczy, no jeszcze nie poszło, powiedzmy. Teraz poszło. Skrzynka mi spadła na stopę oczywiście. Sinozory poleciały. Szału nie ma. No ale dobra. Ile mamy sinozorów? Potraficie oszacować, obstawić jakoś tak? No, ciekawe. Sinozory przykładowo. Gdzie to jest? Sinozor 67. Dobra, co mi tutaj w ogóle poleciało? Coś fajnego? Różdżki, jakieś kosy dwuręczne, ale takie słabe. Buty, szansa na unik, odporność na ogień, zimno. Nic ciekawego nie ma. Okej, piwnica zaliczona. Jeszcze jeden ołtarz Lilith w tym akcie mam do odhaczenia i nawet wiem, gdzie on jest. Przynajmniej mniej więcej. Ale to na pewno nie w tych okolicach. Oho, złoża rudy. No dobra, kryjówka Zolai. Zobaczymy, jak sobie kryjówkę urządziła. No to będzie coś na kształt piwnicy, tak jest. Skrzynia z ziołami leczniczymi. Mam nadzieję, że ktoś tu się nie zadomowił, a jednak. Pełny imbryk, dobra. Poczekali grzecznie, aż napełnię imbryk, tak? I teraz mogę z nimi walczyć. A, tego nie sięgnąłem. Okej. No to tutaj chyba wszystko. Tu możemy oddać kwestiora od razu. No to przeniosę się tu, później się przeniosę tam. I kwestik po kwestiku. W końcu to wszystko porobimy. Dzień dobry, mam zioła, o które prosiłaś. Jesteś! W końcu! Daj mi zioła! Proszę. Nie! Wiem, moja droga. Daj mi chwilę, zaparzę ci herbaty.
No w sumie nie przeczytałem opisu pełnego jak się czujesz, tego imbryka, nie? Co? Gdzie? Chyba lepiej. O, lepiej. Tak. Och, wybacz mi, Zolajo. Nie wiem, co mnie opętało. Poczułam ten zapach. Magia. A potem to miejsce. Nie masz za co przepraszać. To, co przeszłaś, musiało mieć na ciebie ogromny wpływ. A teraz wypij herbatę i odpocznij. Mm-hmm. Chyba się uspokoiła. Chwilowo. Gdy jej stan się poprawi, zbiorę więcej ziół. Dziękuję. Zaczekaj. No dobra. O. Mam do ciebie prośbę. No właśnie tak patrzę, tam że coś tu leży. Moje dzienniki. Jakaś książka. Weźmiesz je ze sobą. Chciałbym to kliknąć. Zabierz je jak najdalej stąd. Może to jeszcze nie koniec tego Chain Questa, którym to się może okazać. O tutaj, patrzcie, dzienniki Oyuny. Każdego dnia głód pali mnie jak ogień. Nie, to chyba chcę koniec. Chcę być nasycony. Próbowałam się opierać, ale dają nam wyłącznie ludzkie mięso. W takich chwilach, przy zdrowych zmysłach, trzyma mnie nadzieja, że być może Zolai udało się uciec. Ale obawiam się, że głód w końcu wygra i będę musiała mu się poddać. Umowa stoi. Nie chciałem się przenosić, bo jakby był ten ekran ładowania po teleportacji, to pewnie by przerwało czytanie dziennika, tak? Dobry odzysk. Niech wiatr ci sprzyja. Ale teraz już możemy się teleportować tutaj. I to, co to jest za kwestik? Mamy zanieść materiały Gertie w Kedbardu. Dobra. I zauważcie, że dostaliśmy od niej tę puszkę z ziołami taką, nie? Też. No jakaś taka zielarka pewnie. No znaczy zielarka, no zna się na tych roślinach. Coś tam miała przy okazji, w kieszeni pewnie i mi dała. Okej, okay, czyli tutaj też możemy sobie... No chyba zwieńczyć już też, nie? Moje sakwy są przepełnione. Mam materiały potrzebne do naprawy wielkiego topora. Twardy róg i sporo srebrnego kwarcu. Mhm. Przodkowie cię prowadzili. No. Wprawdzie topór przybierze nowy wygląd, ale będzie mocniejszy niż kiedykolwiek. O, ciekawe, czego dostaniemy. Ale taka broń nie powinna zbierać kurzu. Zasługuje, by znów zakosztować krwi demonów. Powinna dzierżyć go godna osoba. Taka, która użyje go we właściwym celu. To ja. Jeśli ponownie stawisz czoła trójcy, przypomnij im o naszej sile. Woły się nie uginają. Mhm, dobra. O! Odwaga Raekor. Legendarny, starożytny oręż plemienia wołu, który dzierżyła przywódczyni Raekor, zbryzgany krwią demonów z góry Areat. Niedostępny dla mojej klasy, pewnie dla barbarzyńców taki, nie? Fajny. Jest napisane, że legendarny, chociaż jest żółty, tak? No ale to tylko taki opis. No dobra, zadanko w każdym razie tutaj ukończone, jest dobrze. I teraz możemy sobie kontynuować dalej, na przykład tutaj chyba pójdę, nie? Przeniosę się tu, to będzie w ogóle, momencik, niech no ja sobie tutaj oddalę. Czy tutaj gdzieś jest ten ołtarz Lilith, który miałem tak upatrzony? Ołtarz Lilith, jeszcze tylko jeden, tam bardziej tak na dole, nie, to on będzie gdzieś... Gdzieś tutaj? Tutaj w ogóle mamy kontynuację wątku głównego, tak? Nie, tu już będzie Kedżistan. Tu już będzie Kedżistan. To tutaj gdzieś to wychodzi na to. Tak, tutaj jest ten ołtarz, którego mi brakuje. Gdzieś tu. Gdzieś tutaj tak go dziwnie zaznaczyli, tak jakby poza mapką, no ale to się wyjaśni.
Dobra, najpierw mimo wszystko idziemy tutaj. Trzeba te wątki poboczne zahaczyć po drodze. Porobić to. No właśnie, i będziemy pewnie dzisiaj do tego trzeciego aktu już wkraczać, mam nadzieję. Bo to wychodzi teraz, znaczy do aktu czwartego w sumie, tak? Czyli do tego Kedżistanu. Teraz robimy akt trzeci. Dzisiaj jest 30 odcinek chyba, to fajnie by było tak 10 odcinków na akt porobić, nie? Średnio. Ciekawe, czy by to wyszło. No dobra, i jeżeli chodzi o to zadanko, to co to jest? Rozorane serce. Mamy zgładzić pająki, aby wywabić matkę miotu. Aha, będą pajęczaki. Także widzowie z arachnofobią. Nie wskazane jest, żeby to oglądali, tak? A mam takich widzów. Okej. Okay. Mam widzów z arachnofobią. Dobra, wydarzenie to terenowe chyba sobie darujemy, nie? Idziemy od razu kuściora robić. Tu jest ołtarz zaznaczony po drodze, znaczy nie to akurat. Ale tutaj troszeczkę niżej. Czyli pająki. Dobra, miksturka cały czas działa, mam ją tutaj na oku. Mam nadzieję, że również będę ją miał na oku, jak już będzie przemijać tak, taka końcówka, jak już będzie są. Są pająki również poza tym obszarem, widzę. I te krwawe obszary to są takie, tak? Dobra, staram się tego więcej ściągnąć, chociaż ciężko przez te muchy, no ciężko. Przez muchy ciężko. Może jakaś kapliczka zabójcza. Może być. Dzień dobry. No tu chciałem jakieś zwłoki stworzyć. Co wy na to? Cyk. Eksplozje. Więcej pająków się stworzyło. Pająki widzę to. Nawet samymi tymi wyziewami można by załatwiać. Odzyskaj serce pajęczej królowej. A, to tutaj gdzieś. W ogóle nowy obszar odsłonięty. A, to nie jest ten krwawy. Ten krwawy to tu był w ogóle. To jest coś innego. Pomyliłem miejsce. Zagubiona sakwa. O, może jakaś inicjacja wątku nie ma. Czasami trzeba kontajnery przeszukiwać. Jakieś zwłoki, coś takiego i wypada przedmiot, który inicjuje wątek poboczny. Dobra, tu gdzieś będzie o właśnie takie coś najprawdopodobniej, czyli odpalamy to i BUM! Nahita! Po japońsku, Nahita. I mamy serducho pajęczej królowej. No i bardzo fajnie. I o, tutaj więcej tego możemy porobić. Bardzo dobrze, idziemy po tych wątkach pobocznych prosto do kapliczki, do ołtarza Lilith. Nawet po drodze jeszcze jeden wątek się zgarnie. No i to słabo wyszło. No co za muchy. No nie idzie tutaj z nimi. Potrzebuję więcej czasu. Okej. To są pająki, ale z muchami znowu. Owady z pajęczakami. Czyli stawonogi, tak? Okej, tutaj lepiej. Miksturkę wypiję, miksturkę podniosę. To jakiś dzban okoliczny. Dobra, gdzie ja jestem? Tu jestem. Pójdę sobie tędy. Jeden kłeścik oddamy, drugi weźmiemy. Dolina porzuconych. Szkielety. Aha, to jest jakiś dziennik też. Coś takiego. No zobaczmy. Wciąż trwasz, choć czas cię nie oszczędza. Niech twoi kolorowi pobratymcy będą moimi świadkami, gdy powiem: tak, podtrzymuję nasze tradycje. Podtrzymuję nasze tradycje. Dobra.
Chodźmy tutaj. Co to jest za kwestior? Porozmawiać mamy... Jezu, już coś tutaj jest. Porozmawiać z Ogajem w Dolinie Porzuconych. Nie bardzo pamiętam, czego to dotyczyło. Ale zaraz się dowiemy, Gladius. Co robisz? Ci przeklęci zmarli nie chcą zdradzić tajemnic. Przegniłe kości. Bezużyteczni kłamcy. Mieli przywilej poznać wyszczerzonego. Otrzymać jego dary. Niegodni! Wszyscy jesteście niegodni! Zebrałem ich prochy. Wdychałem głęboko, ale... Żadnych odpowiedzi! Żadnych słów! Tylko ból głowy. Prochy słabszych istot. Niegodne wyszczerzonego. Może znajdziesz odpowiednie kości? Tak, tak. Przynieś mi ich prochy. Przerwij ciszę. Wdychał... Nie wąchaj prochów! To zbyt niebezpieczne. Tylko Ogaj ma siłę na tę wiedzę. Siłę na... Wdychał prochy, tak? Żeby mieć jakieś wizje. Wdychanie kostnego pyłu? Martwi nie mają ust, tak? I języka też nie mają, tak? No. Prochy niosą głos. Niosą tajemnice. Niegodny proch niesie ból głowy. No dobra, będziemy dla niego szukać specjalnych kości, tak? Wyszczerzony? O czym ty mówisz? Przedwieczny. Niosący wieczną błogość. Kiedy zobaczyłem jego uśmiech, nic więcej nie miało znaczenia. Czułem go. Słyszałem szept. Ale potem... cisza. Więcej odwiedzin. Więcej ciszy. Wiem, że potrafi mówić. Wiem, że umarli. Słyszeli jego słowa. Ja też je usłyszę. Porozmawiam z wyszczerzonym. Udowodnię, że jestem godzien. No dobra. Gadatliwy jest, co? Przepowiednia z kości. To jest tutaj. A tu jeszcze mamy. No spoko. Poszukajmy tego. Kości. Dzień dobry, ja tu po kości przyszedłem. Chciałem was tu zwabić, ale widzę, że opornie mi to idzie. No i raz robimy tak. Okay. Nie jestem jeszcze gotowa. Wiecie co? Może pójdę w tym kierunku, to byśmy od razu tego innego questa tam porobili. Zresztą na razie to nie ma wyjścia. Mogę iść tylko w tym kierunku, przy okazji będziemy szukać więcej nieumarłych. No ale coś... nie chcą się tak fajnie zbijać w kubki. Sami. O, jest kostny pył. Dobra, tutaj będzie ich więcej. Już mogę użyć kościanego ducha. No, macki też mogę szybko załączać. Cyk. Jest kostny pył numer 2. Jeszcze jedna sztuka. Ale widzę, że pył zbieramy, czyli od razu zmielone te kości są. Takie idealne, od razu gotowe do wdychania, tak? No niech będzie. I jest kostny pył. Mamy to. No dobra, ale zanim się tam wrócę... to co? To jeszcze to bym chciał. Pokaż prastaremu posągowi, że dotrzymujesz tradycji. Okej, oznaczyłem. Już więcej pyłu nie poleci. Nasza procka, nekroprocka, nekromantka też by mogła pewnie jakieś wizje mieć, jakby się nawdychała takiego pyłu. Klasa się zgadza. O, dobra, tutaj coś będziemy zaraz kombinować. O, tylko bez eksplozji, jeszcze tu jakieś pająki. Ale to porobimy wyziewami. Dobra,
Pokaż prastaremu posągowi, że dotrzymujesz tradycji. Mam jakieś emotki szczególnej użyć? Czy o co chodzi? Może tak być. Że dotrzymujesz tradycji. Niech się zastanowię, że dotrzymujesz tradycji. Nie, zaraz, spokojnie. Niech no ja sobie tutaj popatrzę. W zgodzie z tradycjami znalazłam wskazówkę na temat tradycji stepów. Wciąż trwasz, choć czas cię nie oszczędza. Niech twoi barwni pobratymcy będą moimi świadkami, gdy powiem tak, podtrzymuję nasze tradycje. Wciąż trwasz. Jakieś oczekiwanie znowu? Coś takiego? Poczekaj. Ani kroku dalej. Nie, to nie takie trwanie. Jakieś przybliżenie w ogóle, to jest po prostu to. Nie wiem za bardzo, o co tu może chodzić. Pomoc za mną, wiwat, pa. Dzięki. Że dotrzymujesz tradycji. Ej, no nie wiem. Personalizacja. Może nie mamy tu czegoś. Wskaż, witaj, przepraszam. Pomoc. Poczekaj, było, machaj. Ej, no nie wiem za bardzo, o co im chodzi. Dobra, to jedziemy po kolei. Nic mi nie Pozdrawiam. Przychodzi do głowy. Chyba, że to nie tutaj mam coś zrobić. Ale może tu coś trzeba kliknąć po prostu. Dotrzymujesz tradycji. No poczekaj, Stać. Mi się kojarzy, bo tam było... Dobrze cię widzieć. Taki posąg. Dobrze cię widzieć. Twoje kości cię zdradzą. Twoje kości posłużą Wkrótce mi. Będą mi służyć. Za oręż. Wybacz. Przydałaby mi się pomoc. O, to faktycznie. Chodźmy razem. Nope. Doskonale. Zaraz się wkurzy jakieś bóstwo tutaj. Pa. Do zobaczenia. Ty, gościu, też tu przyszedłeś robić questa? Doceniam to. Nie, tu jest jakaś emotka do porobienia, której ja nie mam w ogóle przypisanej. O, może pomoc sobie weźmiemy? Zaraz, gdzie ja to mogę przypisać? Puste. Dobra, a tu może od razu więcej też. Wskaż, no czegoś takiego chyba nie miałem też, nie? A tak? Było po prostu tak? Poczekaj, machaj. Dobra, zapisz zmiany. Zostało zaktualizowane. O co im tu chodzi? Pomoc. Pomoc będzie mile widziana. Nie no, pomoc już tam w sumie było. Wskaż. Patrz. Machaj, witaj. Tak. Tak? Naprawdę? Tak. Kościu, musisz powiedzieć tak. Yes. Dobra, poradzi sobie, nie? Zresztą chyba słyszał, co? Chociaż on słyszał, że ja wszystkiego po kolei używałem. Dobra, tak. Po prostu tak. Trzeba się wrócić tutaj, bo nie wiem, kiedy ja będę znowu w tych okolicach, więc załatwmy to. Tak. Nadkruszony rubin. No, w sumie też tędy chyba mogłem iść. No, coraz bliżej następnego punkciku mistrzowskiego. Czyli będziemy już mogli wziąć ten slot, tak? No dobrze, dobrze. Mam kostny pył, tylko nie wdychaj go za szybko, proszę cię bardzo. Tak! Godne prochy kryją tajemnice. Tak. Widzę cię.
tak. No wyszczerzony. Wyszczerzony. Sięga do mnie. Muszę tylko... No tak. Tak. Tak blisko. Patrzcie, tu jest jakaś inskrypcja w ogóle. Wytarta płaskorzeźba z dawnych czasów. Tylko godni zasługują na uwagę wyszczerzonego. Dowodzą swej wartości bezsprzecznie. Następnie poznają prawdziwe szczęście. Ich radość nie ma granic. Oto wieczny dar przedwiecznego. Wieczny dar przedwiecznego? O, właśnie! To jest to, co usłyszałem! Udowodnij swoją wartość przede mną i otrzymaj mój wieczny dar! Jakby ktoś nie przeczytał tabliczki, to by nie wiedział, o co chodzi z tym zagadaniem. Ogień jest godny! Nie! Nie! Jeszcze nie! Jeszcze nie, 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 nie! Chodź! Chodź! Do kapliczki przedwiecznego! Ujrzyj jego majestat na własne oczy! Mhm. Ogaj dowiedzie swojej wartości! A może lepiej, żeby on już tego nie wdychał za dużo, co? O, to będzie tutaj. O, przywracasz jeden punkt podstawowego zasobu, gdy ograniczasz kontrolę wroga. To coś takiego mieliśmy chyba z przedmiotu, nie? Tylko tutaj jest to słabe, bo to jest takie z kodeksu. Upadek czempiona. Dobra, czyli tutaj będzie kontynuacja. No myślę, że od razu mogę iść, nie? Tutaj już chyba nic wyżej nie... A nie, tu halo. Jeszcze tutaj będzie... No ale to teraz tam nie będę wracał. Już robimy tutaj na dole wszystko. Niech będzie ten dungeon. Kawałki żelaza dostałem. I jeszcze więcej kawałków żelaza? Tak jest. To zrobimy sobie najpierw jednak tutaj to. I to jest co? Zbierz wraz z Aldą żłobione krwią włócznie. Z upadku czempiona. No dobra. Żłobione krwią włócznie. Skoro tak mówią. O, ametyst. Okej, eksplozja. Wchodzimy tutaj. No to jest dungeon, czyli będziemy również chcieli ten dungeon zwieńczyć. Czyli najprawdopodobniej pokonać bossa tej miejscówki. Tak przy okazji. No to spoko. Taki dungeon na otwartych przestrzeniach. To miło z ich strony. Wszystko dobrze widać. Za Aldą się tutaj przemieszczam. Odnieś płaskorzeźbę na piedestał, no i poza tym ten wątek poboczny. Aha, tutaj będzie pewnie przejście do Bosiora. Tak, tutaj są piedestały. Splugawione przez bestie. Żłobiona krwią włócznie. Ich brud nie jest w stanie zagłuszyć chwały, która echem przetacza się pomiędzy tymi głazami. Okej. Okay. I szukamy płaskorzeźby. Miksturki nie ma. Dobra, za chwilę załączę. Moi przodkowie nasączyli te pola krwią demonów. Te bydlęta plugawią ziemię lepszych od siebie. Już. Jakieś kazery tutaj chodzą, tak? Mamy coś takiego specjalnego? Duchy, topielce... Przeciwko kozłoludom, trafienie krytyczne, szansa na unik, odporność na cień. Kozłoludy, tutaj są, muchy i tak dalej. Dobra, bierzemy to. Niech tak będzie, a chciałem to serducho jeszcze przeczytać. Pajęcze serce to workowaty, wypełniony krwią organ, wycięty z jamy brzusznej stworzenia. No tak.
pyk. I miksturkę sobie wziąłem. Szukamy płaskorzeźby. No i zaraz ten kolejny punkcik mistrzowski. Ametyst chce wziąć, halo. Dobra. O, 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 jest. To pewnie będzie ta płaskorzeźba i przy okazji mamy dalej te przedmioty questowe. Dobra, zgarnijmy ich. Cyk. Poszło na hita. Włócznia. Cyk, udało się. Tutaj sobie porobię wyziewy. Bezproblemowo powinno to wyjść. Tu też włócznia. Mamy 5 na 8. Nad tymi terenami na długo, nim zostały zbrukane przez demony. Krew na tych włóczniach jest dowodem na to, że nie odeszliśmy w ciszy. Okej, idziesz ze mną, czy jeszcze chcesz coś skomentować? Dobra, pierwsza płaskorzeźba. To dzięki niej poruszam się trochę szybciej. Nawet dużo szybciej. I jest odniesione. No to teraz pójdziemy w tym kierunku. Zimno. Będzie jakieś wydarzenie. Zimno. Mhm. I artyleria. I co z nim? Nie wiem, czy to jakieś wydarzenie takie, że skrzynkę mogę dostać, czy o co chodzi? Chyba nie, po prostu koleś się czołgał i wyzionął ducha. No, to padło już. Możemy sobie na duszka popatrzeć, jak leci w krzaki. Co to za roślina dziwna? Tutaj widzę poważniejszy przeciwnik jakiś. Jeden punkt mistrzostwa, mamy to. Mamy to. Zaraz się tym zainteresuję. To jest dungeon, tutaj się nie respawnują, nie? Niech oni się tutaj zbiorą w kupkę. I macki, no szybko mogę nawet korzystać z tego ducha kości. Okay. Oho, ten jakiś taki poważniejszy przeciwnik. Skupię się na nim. Cyk, na hita. Miksturkę wypiję, miksturkę podniosę i tutaj będzie... Będą kolejne włócznie i tak dalej. Jest coś dużego. Dobra, zbieramy ich do kupy. Też padł na hita. Płaskorzeźba. Jest. Te włócznie, gdzie to jest tutaj? Dobra, może teraz się zainteresuję tym punkcikiem mistrzowskim, co? Czyli tak, możemy dać punkt tutaj i w tym momencie mogę umieścić jakiś glif. Ja mam nadzieję, że można go później wyjąć. Na pewno można punkciki wycofywać tak same z siebie, bo widzę koszt refundacji jest. Co my tu mamy? Rozmiar promienia 2, czyli rozumiem, że 2 pola. Na UKOS pewnie też działa, nie? Czyli taki spory zasięg. I wszystkie wzięte te bonusy, takie pasywne, otrzymają dodatkowo bonus z takiego glifu. Tak to powinno chyba działać, nie? Tak jak w POE, no powiedzmy.
Następnie zwiększenie promienia na poziomie czwartym, ale jak tu się podnosi poziomy, ciekawe. No pewnie się dowiemy. Dobra, co to robi? Za każde 5 punktów inteligencji zakupionych w zasięgu zyskujesz premię do... Aha, to tak to działa. Dobra. Zyskujesz premię do obrażeń. Za każde 5 punktów inteligencji zakupionych w zasięgu. Co my tu mamy w zasięgu? Mamy pancerz, mamy zręczność, mamy siłę. Ha, siłę woli. To trzeba by się po prostu tymi okolicami bardziej zainteresować. Premia do obrażeń przeciwko elitom wygląda nieźle. Przeciwko celom o ograniczonej kontroli też wygląda nieźle. Obrażenia od przytłoczenia to nie bardzo. Premia do obrażeń dla sługusów też nie bardzo pod ten build. Od trafień krytycznych, no. Jakaś szansa na krytyka, żeby była, ale to pewnie nie tak łatwo. Obrażenia przeciwko odsłoniętym wrogom, celom, no może być. Te macki tam tak robią, nie? Gdy posiadasz umocnienie. No dobra, no coś by trzeba było tutaj. Siła woli, siła zręczność. Siła woli, siła zręczność. A przeciwko elitom wygląda nieźle. Ja rozumiem, że bossowie też się zaliczają do elit, no nie? Tak jak to było w Diablo 3 na przykład. Ale ograniczenie kontroli też wygląda nieźle. Przytłoczenie też wygląda nieźle. Wszystko takie bardzo ofensywne. Same obrażenia. Same obrażenia to są. Tutaj jakieś takie żółte, no ale to nie wiem jak to odblokować, ale to spoko. Dobra. Niech będą te obrażenia przeciwko elitom, ale to głównie dlatego, żebym ja sprawdził... Aha, to tak to wygląda ten zasięg. Tak wygląda zasięg. Te dwa pola to są w pionie, w poziomie, a jeżeli chodzi o skosy, to po jednym polu. Tak to jest. Ja to mogę wyjmować po prostu? Przestań używać prawym. I to mnie nic nie kosztuje, nie? Po prostu wyjmuję sobie. Dobra, to mogę tym manipulować w razie czego. Jakbym chciał zmienić zdanie, jak tutaj bym jakieś inne punkciki sobie brał. Teraz pewnie tu bym chciał gdzieś pójść, nie? Jest jakiś bonus do obrażeń. Nawet mamy dostatecznie dużo siły woli, żeby była premia. Ta, to chciałbym tu iść. Tu będzie bonus do siły. Aha, czyli dwa bonusy do siły bym miał tutaj w zasięgu. Czyli w sumie coś pod siłę. Było coś fajnego pod siłę? Tak chwilowo, żeby wziąć zręczność, siła woli, inteligencja, zręczność, zręczność, siła woli. Ej, no nie ma nic fajnego takiego. Dobra, niech będzie na razie to przeciwko elitom. Później się zobaczy. No to takie drzewka właśnie. Dobra, idziemy odnieść tę płaskorzeźbę na piedestał. Niech tak będzie. Tu jakaś skrzyneczka. Oj, nie to chciałem. Jesus. Wypuściłem ducha tunelu. No ale... Spoko. Możemy wyziewami też wszystkich tutaj szybko załatwić. To będzie drugi piedestał załatwiony z trzech. I jeszcze tylko jedną włócznię trzeba pozyskać. No to teraz idę... Gdzie teraz idę? No tutaj teraz pójdę, chociaż... A nie, tu nie ma ślepego załuka. Dobra, idziemy tędy. Jest jakiś bosior. Odpalę sobie to. I cyk, na hita zszedł. Krwawa kula, Zoltuna kula poleciała. O, ciekawe, czy jakieś motywy z Zoltunem kulem będą tutaj, jakieś wspominki. Dobra, ściągamy ich wszystkich. Cyk, na hita. Skrzyneczka. Dobrze, totem. Okej. Powiedzmy, że tych też załatwię.
niewyprawione skóry poleciały. Odbiję tutaj w prawo. Będziemy się trzymać z tej strony, żeby czegoś nie ominąć ważnego. Proszę mi się tutaj przyciągnąć i poszło. Ale jeszcze takie małe pajączki wychodzą. Na dobitkę szmaragd poleciał. No już taki ładny szmaragd poleciał. Nie trzeba łączyć tych pomniejszych, żeby coś takiego uzyskać. A to może już jestem na takim... U, dzień dobry, etapie, że jeszcze lepsze kamyki mogę robić. Co to znowu tu jest? Rytualny posąg jakiś. Jakieś wydarzenie tu będzie. No dobra, z kozłoludami to się dobrze składa, bo mamy dobrą miksturkę pod to. Syk. Jakieś takie fale, tak? No dobra, niech będą fale, to ja sobie tutaj porobię wyziewy. Spróbujemy uzyskać złotą skrzynkę, zobaczę czy mi się to uda. Proszę mi tutaj zgarnąć te istoty, no, widzę, że łatwo nie będzie. Potrzebuję więcej czasu. Okej. Łatwo nie będzie, bo są tacy porozpraszani bardzo. Cyk, tutaj wyszło. Potrzebuję więcej czasu. Okej. Dobra, tutaj ich ściągam. Cyk, poszło. Może odpalę to. Dobra, ściągamy ich. No, nie wyszło mi. Za bardzo porozpraszani. Dużo strzelajek było takich. Rzucali tymi oszczepami. To nie było dobre wydarzenie akurat pod ten mój build. Przynajmniej nie na tym etapie, jak jeszcze nie mamy różnych fajnych takich aspektów, które bym sobie życzył tutaj. No ale spoko. Oho, tutaj też jakiś bosior, taki poważniejszy. Dobra, walnę z tego ducha tu po prostu. Oho, jest! To jest ta miejscówka właściwa już. No, tylko teraz ducha nie mam. Chyba krytyk ostatnio mi nie wszedł. Cyk! Poszło. No ten jakiś taki poważniejszy też boss. Ale teraz mam ducha. No dobra. Czyli tak, bierzemy płaskorzeźbę. Tu jest ta włócznia. Siła przodków i mamy powraca. To. Dopilnuję, żeby te włócznie znalazły się w naszym siedlisku. Mhm. Czyli to zadanie razem będzie automatycznie... Że plemię żurawia wykonane. Jest na strachu. Mhm. Biegniemy z nią? Nie znika. Pewnie biegnie do wyjścia, tak? Dobra, wolę sobie załatwić ich. Niech ona tam sobie biegnie. Pyk. No drgnął pasek z ekspem, widziałem. Ale tak bardzo nieśmiało drgnął. Ostatnia płaskorzeźba. No, ciekawe, co tu będzie za bosior, co? Coś tu wyszło na razie. Pomniejszego takiego. Jakieś czaszkądzie. Cyk, na hita. Padła dwójka i znowu jacyś oszczepnicy. No, ciężko mi się z takimi istotami walczy, no ale... Kalib dajemy radę. Zebrał pozostałych wojowników, by stawić czoła mięsożercom. Reszta z nas spróbuje wzmocnić naszą obronę. Wzdragam się przed rozlewem przeklętej krwi tutaj, pośród kości naszych przodków. Ale zrobię to. Kazrowe plugastwo to jest po prostu. Pyk, no, odporne. Ale nie wszedł krytyk. Nie wszedł krytyk. Dobra, zrobimy trochę wyziewów. I mamy miksturki dodatkowe, jakby co. Tutaj już też nie wszedł krytyk. No cóż.
Ale mamy już teraz naszą włócznię. Znaczy, nie włócznię, tylko... O, teraz ładnie weszło, widzieliście? Nie włócznię, tylko tę kościaną nawałnicę potem wchodziło. Ło, no to takie krytyki jak wchodzą, to ja rozumiem. Okej. Okay. Mamy odblokowany aspekt. Spoko. No i teraz kwestiory dalej. Znaczy tak, wyjdę stąd normalnie, tak jak wchodziłem jednak, no bo trzeba by ten ołtarz Lilith tam zaznaczyć. Ostatni. W tym akcie. A to było, no już tu blisko, no. Tutaj jest przy punkcie nawigacyjnym, to się to porobi. Dobra, idziemy do ołtarza. Może być tędy. No, dużo nieumarłych. Okej, o. No, trochę przedmiotów tamtych żółtych już wypadło. Też warto by to przejrzeć. Poziom idzie wolno. No i dobra, ten ołtarz. Gdzieś tu powinno to być, ale to tak dziwnie zaznaczone na tej interaktywnej mapce. Nie jestem pewien, o co im chodziło. Może tutaj? Może tutaj. Uwaga, uwaga. Jest, jest, widziałem go. Nawet pilnowany jest nieźle. Cyk. Uwaga, uwaga, inteligencja. I jeszcze dla pewności, tak, 33 na 33 tutaj. No to teraz to. Co to jest? Wartość sentymentalna. Porozmawiać mamy z Uraganem na rubieży spustoszenia. No to porozmawiamy. To ten, jak wspominałem, nie wiem, gdzie dokładnie go ukryto, ale to tutaj. Powinien być zakopany w tej okolicy. Mam nadzieję, że nikt go nie zabrał. Pomożesz mi go poszukać? No, może być. Czyli zawsze target gubią wrogie istoty, jak zaczynam gadać, tak? Rumowisko, no dobra. Zobaczmy. Pierścień należał kiedyś do mojej ciotki. Dostała go od wuja. Zmarła jakiś czas temu. Wciąż powtarzała, że jest bardzo cenny. To dziwne, bo wuj nie był w słoniu bogacza. Też może być. Jeszcze jeden obszar. Tutaj coś jest. Dzban albo to. Okej. Co teraz? Pierścienia chyba tu nie ma. Cholera! Dlaczego go tu nie ma? Nie rozumiem! Może jest w dzbanku obok. Przykro mi. Tego szukasz? O, ty! Ukradłaś pierścień. To moje! Jak? Pod Gulranem usłyszeliśmy, jak ciągle nawijasz o jakimś bezcennym pierścieniu. No to musieliśmy sprawdzić, w czym rzecz. Ten ma na plecach dzban z płonącą cieczą jakąś. Wybaczcie, ale pierścień należał do mojej rodziny. Po śmierci wuja jestem jego prawowitym spadkobiercą. Doprawdy? W takim razie chyba muszę cię zabić, by go zdobyć, tak? Brać go! No to klepiemy się z nimi. Uwaga na ten dzban. No ty, przeżyło to. No jakieś pułapki. Tutaj cuda takie dziwne. Jest pierścień, znalazł się.
Pierścień się znalazł. A może mu nie oddamy? Zobaczmy, co to za pierścień. Tutaj w ogóle miejsca nie ma. Pierścień, który wuj Ulagana podarował niegdyś żonie. Ulagan miał go otrzymać po śmierci krewniaka. Pozłota, tak? Pozłota częściowo odprysła i odsłoniła matowy metal pod spodem. Pozłota. Oto twój pierścień. O, dziękuję. Zachowam go na... Zaraz. Co to ma być? Fałszywy. To nie jest prawdziwe złoto. No. O, typowy wuj. Pewnie śmieje się teraz ze mnie z głębi piekieł. Wiesz co? Zatrzymaj go. O nie, nie ma miejsca. Zabierz go do tego dziwnego kupca z wrzącej równiny. A chyba, że to questowy będzie. Zbiera bezwartościowe śmieci. Może coś za niego dostaniesz. A ja wrócę do domu. Potrzebuję chwili. Myślałem, że go przerobią na taki item do noszenia, wiecie. Ale to pewnie nie. Tu jest. Pozłota częściowo odprysła i się okazało, że jakaś tandeta, tak? Potrzebuję czasu na żałobę. No dobrze. Na żałobę potrzebujesz czasu. Tu będzie lipa, trzeba będzie chodzić. Dobra, zacznijmy sobie od tego miejsca. Wróć do Sorgi. Po prostu, co to było za zadanie? A, to jest to z pajęczą królową, tak? Dobra, to serducho mamy. Okej. Pajęcza królowa, a tutaj coś do powiedzenia. Byłoby bardzo źle, gdyby się dowiedzieli. Jestem synem kupca, któremu obiecano zaślubiny z jakąś udaną córką stepów. Mój ty biedny, bogaty chłopcze z północy. Arszywi rercy. Rozpruli mi brata jak świniaka. Zapal za niego świeczkę i idź w końcu spać. No łatwo nie ma w tym sanktuarium, co? Co możesz mi powiedzieć o... Girandai? To najbezpieczniejsze miasto po tej stronie stepów. Dobre fundamenty. Wznieśli je na kościach starego imperium, a ty i twoje pieniądze jesteście tu bardzo mile widziani. Girandai, no tak się chyba to nazywa. Co z kanibalami u wrót? Te zboje robią trochę hałasu, ale nasi najemnicy są najlepsi w swoim fachu. Szybko się ich pozbędą. Co z kanibalami u wrót? Dobra, Sorga. Udało mi się zabić pajęczą królową. Oto dowód. Jej serce. Dziękuję. Nie powinnam była cię tam wysyłać. Daruj mi mój gniew. Może przynajmniej nikt inny nie straci tam już życia. O, nie byłbym tego taki pewien. Jeden pająk zabity, będzie inny. Dobra. Jakieś skóry. No trzeba by się ogarnąć. Co wy na to? O, tu jeszcze ktoś. Jeśli masz wysypkę, sama ją wylecz. Ja się już dość nadrapałem. No dobra, ogarnijmy sobie kowala, bo tutaj można. Zobaczymy, może jakiś fajny przedmiot wpadł, ale to już tak... Raczej te legendarne by musiały się sypać pewnie. Mam stali tu na pewno skóra. Możemy sprzedać niebieskie. Dobra cena. To... Okej. Kowal. Strzeżcie się, podróżnicy. W legendach pojawiają się wzmianki o barbarzyńskim wojowniku, którego żądza krwi była tak przemożna, że siał popłoch nawet wśród plemion kanibali. Duch zara...
Zarozara wciąż nawiedza rubież spustoszenia w poszukiwaniu godnego przeciwnika. Oto i kowal. Czyli tak, to dostaliśmy z questa, to nie było fajne, to jest jakaś różdżka, amulet. Ciemność, wzmocnienie kapliczek, redukcja obrażeń, nope. Tego nie chcę, tu są jakieś tarcze, buty, odporności, szybkość ruchu 10%, ładnie. Aha, po zabiciu elity, to. Nope. Tego nie chcę. To jest rzadka kosa dwuręczna, fokus. O, mieczul. O, może tutaj coś? Redukcja obrażeń, ciernie, siła woli. Jakieś bonusy do esencji by się przydały w tych przedmiotach. Bo u mnie esencja to naprawdę fajnie się przekłada na różne takie obrażenia. I krytyczne, i takie po prostu procentowe. Obrażenia od przytłoczenia. No nie, no tego nie chcę. Szybkość ruchu po zabiciu elity. Nope. Nic ciekawego tutaj nie dostałem. No trudno. W takim razie następny kwestior, który mogę zwieńczyć. Tu w ogóle by się przydało to jakoś odkryć do końca. Da radę? Czy tak nie bardzo? Jak ja bym musiał tu stanąć? Nie, tutaj się chyba... Chociaż nie, no już podkrywałem. Dobra, chodźmy... Chodźmy tutaj. To jest zadanko... Sól rodzi sól. Soli nie żałuj, boż sól jest tania. Taki opis questa powinien być. No dobra. Poszukaj Tuji w ruinach Karadzisu. No dobra, rozejrzyjmy się. Może tu na górze siedzi. No, ale jest skrzynka. Dziennik wartownika. W tym tygodniu kanibale zabrali 12 kolejnych. Ale starszy Dawan w końcu zszedł do kopalni. Uwolni starożytnego ducha i przejmie jego moc. Nikt nie będzie więcej groził Karaisu. Dobra. Tuji. Może pod kamieniem siedzi, tak? O co to? Tuji, to. A to było to przecież ten. Ale będzie mu smutno. Ta koza, czy co to? Ja to wziąłem. Momencik. A to tu było, ta. Znowu zła wiadomość, no. No tak bywa, no. Muszę przeczytać jej opis. Może jeszcze się da uratować. A, nie mam tego, tak? To tylko musiałem zdobyć informacje o tym. A. Myślałem, że zwłoki będę musiał dostać. Ale mam, tutaj są zwłoki Tuji, w tym worku po prostu. Ja teraz gram w tego Baldura i jestem przyzwyczajony, że jak się znajdzie jakieś zwłoki, to się je wsadza do plecaka, no nie? Po prostu. Pozbawione życia ciało Tuji, ukochanej kozy Jargala. Jej pysk pokrywa sól, a oczy zaszły bielmem. No smutek i żałość, no. Nie jestem jeszcze gotowa. No, jak ci to powiedzieć, gościu? Znam już los Tuji. Przykro mi. Nie. Na pewno żyje. A, to spoko. Tuji zawsze wchodzi w letarg, kiedy naje się soli. O. To jej ulubiony przysmak. Ale skąd wzięła tyle soli? Uśmiech ma równie szeroki, co bebek. What the fuck? Ej, no to żyje jednak, nie? No to w końcu tutaj coś się fajnie skończyło z tych takich rzeczy, które wydawały się smutne na początku. No. Jaka fajna koza, zrobię wam zbliżenie. Ej, chyba mnie polubiła. No.
No taka wychudzona trochę, nie? Mam nadzieję, że jej nie zjedzą tu. No spoko, czyli to mamy zrobione. Jeszcze trzy kłeściory jakieś. Tutaj na pewno blisko możemy zrobić kontynuację. Chodźmy tam. I co to było tutaj? Aha, to było z pierścieniem. Zabierz pierścień wuja Ulagana do Rakhana. Wo, wo, wo. To nie wszystko tutaj. Spójrz na ten pierścień. Czy to jeden z twoich artefaktów? Cóż, nie są moje, tylko na dozorców, ale... Ach, nieważne. Daj to tutaj. Ach, tak. Co za szczęśliwy traf. Ten pierścień jest sercem wielu mrocznych historii o chciwości. Wydaje się cenny, ale nie da się go sprzedać. Co gorsza, osoba, która pożąda pierścienia i go ukradnie, zostanie przeklęta. To będzie wyrok śmierci. Mam nadzieję, że za niego nie zapłaciłaś. Ale lepiej go wezmę. Tak dla pewności. Nie no, chyba nie płaciłem za ten pierścień. Dobra, to mamy. Są inne przeklęte przedmioty wymagające uwagi? Znalazłem stary pierścień pozostawiony przez trójcę. Zabrali prawie wszystko. A to akurat zostawili? Zaklęcie nie działa, więc jeszcze nie odkryłem jego zastosowania. Cóż, zagadka to połowa przyjemności. Kluczem jest energia, a jej najpospolitszy rodzaj to demoniczna esencja. Jest niestabilna, ale dasz radę. Pierścień znajdziesz w tej skrzyni. Będę tu na ciebie czekał. Zabijanie demonów nie przeszkadza twojej drugiej połowie? Nic mnie nie łączy z moim rodzajem. Są głupi i lekkomyślni. Pojawiają się, sprzeczają i giną. Nie podzielę ich losu. Wybrałem długowieczność. Okej. Tutaj, tak? To jest ta skrzynia. Jest dezaktywowany pierścień. Drobiazg Hayara. Może drobiazg Mahima na przykład. To naczynie wypełnia ciemność i śmierć. Nadzorca Hayar zgromadził w swej kolekcji dusz trofea tych, których bezlitośnie torturował, a następnie zamieniał w kamień. Drobiazg Sakala. Naczynie aż wibruje od kłębiącej się wewnątrz przeklętej energii skumulowanej ze wszystkich okropieństw, jakich tutejsi mieszkańcy doznali z ręki okrutnego Salaka nadzorcy. Drobiazg kafana. To naczynie skrywa swoją prawdziwą naturę. Niemal niczym się nie wyróżnia na tle innych. Tylko słaby odór nadzorcy kafana, pełen jego kłamstw i nikczemności, zdradza obecność klątwy. Takie rzeczy, tak? No dobra, skarb lub śmierć. To jest nasze zadanie w tej chwili. Mamy zebrać esencję demonów na grzbiecie Chambatar. Okej. Czyli szukamy takich skupisk potworów. Spoko. Na razie za wiele tego nie ma. Krytyk wszedł w tę barykadę, na szczęście. Dobra, tutaj mamy grupkę. Miejmy nadzieję, że dużo tej esencji będą zostawiać. Tak, tak, tak. Cyk, cyk. Uwaga. O, jakoś to idzie. Mogło być lepiej, nie? Dobra.
Już połowę mamy. Luzik. O, tutaj coś słabo mi to wyszło. A nie, dobrze wyszło. Jakaś zagłada. Chyba zdobyłem coś w rodzaju osiągnięcia. I nagroda jakaś jest. Okej, no myślałem jednak, że szybciej to pójdzie. No tam ich jest dużo, tylko to daleko. O, tutaj się pojawili. Okej. Jeszcze więcej tego idzie. Dobrze. Chodźcie wszyscy. Mamy to. Pierścionek tutaj, fajnie. Dobra. Trzeba by wrócić, ale... A, atakują mnie tu. O, jakiś kozłolud jeszcze. Znaczy nie kozłolud, tylko szaman. O, dobrze. Chodźcie tutaj. Teraz mogę się tutaj kulturalnie przenieść. No dobra, szybko poszło. Ten pierścień został nasączony demoniczną esencją. Oto i on. A, dawaj go tutaj. Nie! Rzuć to! Ochyctwo zostało poświęcone. Nie przeczytałem opisu pierścienia, Jesus. Nie jest przeznaczone dla demonów. Faktycznie trochę... Szczypie? Teraz rozumiem, dlaczego Trójca się go pozbyła. Może po prostu schowam pierścień do pudełka. Nie! No nic, szkoda. Masz, weź go, jeśli chcesz. Może jakiś fajny. Może tobie się do czegoś przyda. No, takie z krytykami prosimy. No, tu jakieś duchowe wilki. Dostaliśmy pierścień, trzeba te puszki pootwierać, bo się tego zbiera dużo. O, boli, też już mamy coraz więcej. Pierścionek, odporność na ogień i na cień, obrażenie od trafień krytycznych, odporność na zimno, obrażenie od przytłoczenia, no nie bardzo. Ozdobny, a zarazem ohydny pierścień służący do przechwytywania stygijskiej magii. Po dokładnej inspekcji można zauważyć, że ktoś niedawno wyrył po wewnętrznej stronie symbole Rady Angiris. Dar demona. No, taki pierścień. Dobra, tutaj trzeba będzie też zajść, widzę. Porozmawiać z Ogajem w pobliżu wyszczerzonego. Myślicie, że tu będziemy wchodzić? Wyszczerzony labirynt. No dobra, sprawdźmy to. To zostały tylko dwa wątki poboczne, pod warunkiem, że się nie pojawią jeszcze jakieś nowe. Może nawet jeszcze jeden poziomik się uda tutaj nabić, znaczy punkcik dostać. Czyli będziemy się władowywać tu gdzieś do dungeonu. No to trzeba będzie porobić go do końca też, nie? Odblokować aspekt. Niech tu przyjdą. Blisko jego darów. Ale najpierw muszę przejść próbę. Wyszczerzony musi zobaczyć, że Ogaj jest godny. Prochy pokazały mi labirynt. Kręte ściany, niekończące się korytarze. Śmiech z głębi. Chcę zwrotu starożytnych ofiar. Ofiar wierności. Od tych, którzy kiedyś byli godni. Ale Ogaj nie jest stworzony do demonów i ciemności. Nie.
Nie, nie, nie. Nie boisz się mroku. Przynieś to, co stracił Ogaj. No tak. Może wtedy wyszczerzony przemówi także do ciebie. Myślicie, że wyszczerzony będzie bossem tego Dunga? Idziemy zobaczyć. Okej. Spętane korytarze. Mamy zniszczyć demoniczne spaczenie, dwie sztuki. No i odzyskać od upadłych zgubne oblacje. Oj, dzień dobry. Jakiś taki pomniejszy bosior tu jest. O, rękawiczki zostawił. Rękawice lubię oglądać. To już wiemy wszyscy. Potrzebuję więcej czasu. O, teraz. Okej. O, tutaj jakieś wybuchy. Okej. Mam zabijać te istoty? Tak, mamy od upadłych odzyskać te przedmioty, czyli po prostu szansa jest, że wypadną, tak? O, tu już końcówka. What the fuck? Nie, nie, końcówka. Dobra, już widzę. Mamy kapliczkę artylerii. Spoko. Nope. Jest. Przeklęta ofiara numer jeden. Dopiero. To jakaś skrzyneczka. Coś tu wyszło. No, to jest artyleria. Aha, w ogóle ta miksturka mi przestała działać już jakiś czas temu, tak? No, ale to już... Już nie będę teraz nowej... Chociaż... A, załączę. Chodzę po tych dungach tutaj. Tutaj mamy... Przeklętą ofiarę. Ofiara w postaci zdobionej kości szczęki. Zdaje się, że wibruje w niej śmiech dochodzący z oddali. Niech będzie ten unik. Okej, kolejny bosion. Cyk, na hita. 2-5 już mamy. Jest goblin. Dostał. Potrzebuję więcej nie. czasu. O, nie idzie się tu ruszyć. Jesus, mój goblin ucieknie zaraz. No. Ale mnie załatwił. A, żeby zawalił tutaj. No trudno. Tak klikałem w te spacje jak szalony, a tam cooldown był. No dobra, zobaczmy to. Szybko nawet uciekł ten gość. Cyk! Dobra, to zeszło. I tutaj jeszcze coś wyszło. Okej, mamy macki. I bum, szybko po też poszło. Szkoda, że z goblinem nie poszło tak szybko. Czaszka. Sygnet, o, może też coś fajnego. Dobra, mamy 3-5, tak? I jeszcze jedno demoniczne spaczenie trzeba zniszczyć. Bosior. I jest przeklęta ofiara. Jeszcze tylko jedna. Oj, tutaj żebym zawalił, krytyk nie wszedł. Nie szkodzi. Zaraz to załatwimy. Zrobimy sobie tutaj jakiś wybuch. Jeszcze chwilka. Dobra, macki.
Hops! Jeszcze się trzyma. Dobra, udało się. I jeszcze raz macki. I bum na hita. No dobra, brakuje tylko jednego tej oblacji. A tam jeszcze mogę iść. Okej, niech to sobie wybuchnie, ale nie na mnie. Ale mi goblin zwiał, no jestem smutny teraz, no. Może by coś fajnego dropnął. Rzeźnik by mógł się jakiś pojawić, nie? Jakoś tak 3 razy miałem rzeźnika, na początku serii praktycznie i później już. Ale fakt, że tam chodziłem po tych dungach częściej, jest przeklęta ofiara. Dobra, mamy to. Ale nie, to jeszcze trzeba... Trzeba dunga do końca porobić. Niech to powybucha tutaj wszystko. No i znowu rękawiczki. Dobrze, dobrze. Jakieś pułapki są, tak? Tak jest. Ała. Musiałem sprawdzić. Węża można zdeptać? Halo? Ty wąż. Czemu cię nie można zdeptać? Przecież zawsze w Diablo można było deptać takie rzeczy. No dobra, tu już chyba będę mógł wejść, czy jeszcze nie? Nie, trzeba zgładzić jakieś biesy tu. Spoko. Aha, już widzę, jest czaszka na mapie. Chodźmy zobaczyć. Hopsa. Hopsa. Ja. O, trzyma się jeszcze. No, taki silny bieseł. Ale krytyk nie wszedł z ducha kości. Dobra, jeszcze jeden bies. O, ładnie to wygląda. Zaraz. Nie, tu. Ach, to rzeźnik jest. A propos. Ej. Mogę się sprawdzić z rzeźnikiem. Po takim długim czasie. Gdzie on jest? Dobra, spokojnie. Muszę go widzieć, żeby tutaj... Chciałbym załączyć... Spokojnie. Zarzeźnik, dobra. O! A, twardy! Myślałem, że mu wywalę mocniej, mimo że krytyk wpadł, nie? Rzeźnik dobry jest, dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz dostał. O, będzie ciężko, dobra, bijemy się z nim. Jakaś miksturka tutaj wypadła. Okej, wezmę sobie. Ja jestem nawet odporny. Na niego chyba za bardzo nie działają te... Dobra, odłodnie teraz dostał. Jak on dostał z tego ducha. Musimy dużo wyziewów tutaj zrobić. Dobra, zobaczmy, macki. Bum, no teraz tak słabo dostał. Nie, ale jestem bardzo odporny tutaj na niego. Ale jaki music. Dobra, zaraz będzie... O, właśnie to. Mimo, że krytyk wszedł, trzyma się skurczybyk jeden. Dostał znowu mocno. Ciężko go ogłuszać, co? No, ale mikstury ciągle tu lecą. Nie jestem jeszcze gotowa. Teraz macki. O, dostał mocno. Dwa.
pierścionek zostawił. No dobra, no to później będziemy oglądać. Najpierw jednak chciałbym... Czego tu brakuje? Wyszczerzone biesy. Jeszcze jeden. No tak wspomniałem o rzeźniku i przyszedł, nie? Użyłem magicznego słowa do przywołania rzeźnika. O, tu jeszcze przeklęta kapliczka. No, tu się dużo dzieje w tym dungu. Wątek poboczny, odblokowanie aspektu, rzeźnik, przeklęta kapliczka. Co jeszcze mnie tutaj spotka? Goblin był, który mi zwiał. To tak swoją drogą. Dobra, przyciągnijmy to tu. A, tutaj to jest też rodzaj wyzwania, tak? A, te wyzwania. Dobra, dajmy to. Cyk. I co? Coś mam tutaj zabić? Nie wiem, oni się zaliczają do kapliczki? No tak, żeby mnie zawalił kapliczki. Ej, co ja mam zrobić? Czemu czas upływa? Schłać jak najwięcej fal potworów. No świetnie, ale gdzie są potwory? Ej, no nie ma potworów. Nie wiem, a może zabiłem wszystkie fale, ale ten czas tak by jeszcze tam leciał? Nie, taka słaba skrzynka poleciała, nie wiem co ja tej... Coś tu tak jakby źle zrobiłem, nie? Ale nie było żadnych więcej potworów. No trudno, wyszło jak wyszło, czyli że nie wyszło. Ta skrzynka mi się nie podobała. Jest czaszkęć. Cyk! Poszło! I... O! Ten wytrzymały. Nie wszedł krytyk w niego. Dobra, niech on tutaj podejdzie. Zrobimy tak, zrobimy trochę wybuchów. Ogłuszenie weszło z wybuchów. O! I duch poleciał. No dobra. Moje sakwy są przepełnione. Czyli to mamy. Sakwy przepełnione. To ja bym sobie od razu skoczył do osady. I się ogarnął. Zobaczymy, co rzeźnik zostawił za przedmioty. Kowal, tak? Chociaż tutaj najpierw ten... Coś dla się. Dobra cena. To. A jeżeli chodzi o kowala... To tak, ten pierścionek niepotrzebny. Co my tu mamy? Krwawa mgła, tak? Nope, rękawiczki. Mur. Inteligencja, włócznia z kości. Nope. Maruszczki nie chcę, rękawiczki. Szczęśliwy traf. Jest szansa na trafienie krytyczne, chociaż takie minimum wylosowało. Nie no, słabe. Pierścionek. Jest krytyk. Taki sobie ten krytyk, umocnienie, zdrowie, no nie. Wiele z tego warto nie. Zachować. To wygląda jak mojo jakieś. Takie dla szamana. Ciernie, siła. No, nope, rękawiczki znowu, rozdarcie. Jest krytyk. No nie, no słabe. No też słabe. Miecz, w ogóle lipa. O, może tu coś. Umiejętności specjalne, to już wiemy, to jest ta nawałnica kości u nas. Odlegli wrogowie, ograniczona kontrola. Nie no, potrzebuję czegoś takiego bardziej się wyróżniającego. No, to też mi się nie podoba, to nie. Co to za pierścień? Kiedy armia umarłych, nope, jest aktywna, twoje sługi zyskują premię. No też mało tutaj wylosowało, nie ma co chyba wyjmować tego aspektu. Do szybkości ataku i zadają obrażenia zmniejszone. O 9%, znaczy im chyba zadają obrażenia zmniejszone. Co tu jest? Obrażenia typu cień. No, podwyziewy, tak? Maksymalne zdrowie, spoko. No ale nie, no ja muszę mieć krytyka w pierścionku. Krytyka! Nie, nie chcę tego. Fajnie, że to wypadło z rzeźnika, ale nie chcę. Co tu zostanie? To może być. Dobra, wracamy. Tutaj. Trzeba porobić tego dunga do końca. Mocny kaptur. Tam.
Potrzebuję więcej czasu. Dobra, otwarte. Zobaczymy, czy będzie jakiś boss. Żółte przedmioty się sypią. Ledwo sprzedałem i już są kolejne. Może jeszcze jeden rzeźnik tu wyjdzie gdzieś. Ohoho. Ile nie tutaj? Jestem jeszcze gotowa. Dobra, mamy macki. No lecą żółte przedmioty masowo. I skrzynki. I kolejny żółty. Dobra, o, miksturka. Musimy mieć full mikstur. W ogóle nowy typ mikstury by się przydał, nie? No to jeszcze nie koniec. A nie, koniec. Mogę tu wejść. Dobra. I co tu będzie? O. Plaga krainy. Spoko. Jak to oberwało mocno. Pluje jakimś ogniem tutaj we mnie. Szybko kolejny duch, póki była nawałnica kości. Udało mi się dwa duchy na jednej nawałnicy puścić. I jeszcze jeden duch. Daj. Robimy tutaj zwłoki. Zaraz będzie duch. Cyk. Nie wszedł krytyk tym razem. Więc trzeba będzie trochę poczekać. Dobra, już robię macki. I poszło na hita. Wielki miecz. No i aspekt odblokowany. Możemy się zająć oddaniem zadanka. Aha, tutaj będzie przy wyjściu. No to wyjdę sobie w takim razie. Wyjdę sobie w ten sposób. Przynoszę ofiary. Tak. Tak. Wyszczerzony prowadzi do szczęścia wszystkich, którzy są tego godni. Opowiem o twojej potędze w odpowiedniej chwili. A teraz umieść ofiary na kamieniach. Jeszcze nie koniec. Ogaj, już dawno powinien otrzymać dary. Może coś tu jeszcze wyjdzie. Dzban. Umieszczanie ofiar, tak? Kamień rytualny. Jeszcze dwa. Słyszę to! Przedwieczny przemawia do mnie. Tak! Ogaj życzy sobie wszystkiego! Jest godny! Dary poza czasem. Dary poza ciałem. A to jest dobre? Mam nadzieję, że mnie nie chce oddać w ofierze. Może jednak. Cena? Jaka cena? Aha, to spoko. No tak to jest, jak się próbujecie dogadać z demonami. Cyk, zasnute kryształy. Na twarzy Ogaja rozkwitł makabryczny uśmiech. Jego żuchwa została całkowicie oderwana od czaszki i zabrana. No dobrze, no. Ostatnie zostało, to jest tutaj. No dobra, to tędy sobie przyjdę. No, taki długi odcinek wychodzi, no ale chciałem już te wątki poboczne zakończyć w tym akcie.
Jednak. Aha, to taki kawałek drogi. O, nie wiem, czy stąd by nie było lepiej iść. Chodźmy stąd. Chociaż zanim to się załaduje, to już bym kawałek przeszedł, nie? Dobra, idziemy tędy. O, i przy okazji z kimś pogadamy jeszcze. Widzisz tę bliznę? No. Nope. Ugryzł mnie kąsacz, więc go zagryzłem. No. Aha. Widzisz tę bliznę? Ugryzł mnie komar, więc go zagryzłem. Martwi kanibale. Kanibale próbowali sforsować północne umocnienia obronne miasta. Tym udało się nawet przedostać przez barykady. Jesus. No dobra. Byle nie muchy. O, tutaj są ci kanibale tacy różnie. Zżeracz. Okay. Ale rzeźnika sobie załatwiliśmy, co? Nie jestem jeszcze gotowa. Jak to jest daleko? Porozmawiaj z Eladą w domu zgromadzeń plemienia żurawia. Ej, to może jakaś kontynuacja jeszcze z tym być. Nie jestem jeszcze gotowa. Pole złamanych włóczni. Odbyła się tu wielka bitwa. Dobra, już blisko. O, patrzcie, jakiś ptasior narysowany jest na kamieniach. Dobra, jestem. Jestem. Martwi dołączają do plemienia w duchu i włóczni. Ich krew przypomina nam o wartości naszego ludu. Nie splamimy ich ofiary. Kanibale wierzą, że siłę zyskują pożerając słabych. Ale jeden wojownik nigdy nie sprosta woli wielu. Plemię żurawia spotka się z nimi na ich żerowisku i zaproponuje ciało za ciało. Zobaczymy, czy posmakują im nasze włócznie. No. No to jeszcze nie koniec odcinka. No dobra, idziemy tu. Znowu blisko nie jest. Ale to nie jest taki typowy dungeon. Nie jestem jeszcze gotowa. No, skrzyneczka. Goni mnie kanibal. Taki duży, tłusty kanibal. Potrzebuję więcej czasu. Dobra, wydarzenie terenowe sobie daruję. Chcę zakończyć te wątki. Wpuśćcie mnie tu gdzieś. Marnotrawna kotlina. Dobra. Zobaczmy. Mamy porozmawiać z Aldą. Jest tu. Plemię żurawia zbyt dobrze zna cenę tchórzostwa. Jeśli teraz się zatrzymamy, pokażemy, że jesteśmy nie lepsi. Pokażmy tym kundlom, że nigdy już nie poddamy się strachowi. No. Razem tworzymy górę, która nie może upaść. O, Jezus. Tak w przepaść tam by wpadli, nie? No, dobrze im idzie. Ok.
Okej. Dobra, pomożemy im tu. Troszeczkę. O. I po wszystkim. Dobrze. A teraz wykażmy się przed przodkami. Tylu kanibali. A jaj nie ma żaden. Chodźcie. Pokażemy wam siłę dumnych wojowników. Ma się tu dużo zwłok, dużo mięsa. Też możecie stać się takimi kanibalami. Dajcie tu tego więcej. Le, tu nawet klepią trochę. Okej. Zrobimy trochę wyziewów. Okej, coś tu trzeba dalej zrobić. Jeszcze są. Krew na naszych włóczniach nie wysycha. Ciężki hełm poleciał. No, coraz więcej. Jakby co, mam ducha kości. I nie zawaham się go użyć. Od tego czuć śmiercią. Oho. Jakiś większy. No hita. Ataki z wyskoku mają. No tacy kanibale, nie? Którzy kiedyś byli w większości, znaczy po części barbarzyńcami, jak to było mówione. Los pozwolił, żebyśmy dołączyli do naszych przodków innego dnia. Daliśmy dowód naszego honoru. Nasza krew na tych włóczniach dołącza do starszych. Choć kanibale wciąż tu będą, to zrozumieją, że przyszło im stawić czoła wojownikom, którzy nie boją się śmierci. No okej, zrobione. Zrobione. Pokażcie mi teraz tutaj. 33 na 38. No tyle mi się udało znaleźć. Tych wątków pobocznych. Źle nie jest na pewno. O. No dobra, w następnym odcinku trzeba będzie się wbijać chyba do tego aktu czwartego, tak? Wezmę sobie pójdę. Czy to był jakiś kowal na tych obszarach? Pewnie był. Był kowal. To jeszcze się na szybko ogarnę. No, dzisiaj ładny postęp zrobiłem. No to zobaczymy. Maksymalne zdrowie, odporność na ogień. Pierścionek. Fizyczne obrażenia, nie ma krytyków. Nie chcę. Zbrojka. No nie, no potrzebujemy bonusów do esencji najlepiej. Tego nie chcę. Jest esencja. No ale poza tym szału nie ma tutaj. Jakaś esencja, zdrowie żeby było. Skrócony czas działania ograniczenia kontroli to nie jest akurat takie złe. Może spróbować przelosować tu coś? Siła, odporność na cień, inteligencja, ale ja wiem. Nope. A wybredny jestem. To sprzedajemy, skrzynki to tu nie ma, nie? Może za obole coś kupić, bo nam się trochę tych oboli też już uzbierało. 461, a mogę mieć 520. Polosuję sobie jakieś... Prowiant na drogę? Lepiej nie umierać z pustym brzuchem, co? Może bym sobie polosował jakieś amulety? No, wichry ci sprzyjają, o? Przyjacielu. Kiedy segment więzienia z kości zostaje zniszczony lub zanika, zadaje wokół siebie obrażenia na obszarze. Siła, czas działania, ograniczenia kontroli, ciernie. Mogę wyjąć ten aspekt. Wichry ci sprzyjają, o? Przyjacielu.
Zadajesz obrażenia wrogowi elitarnemu, zyskujesz barierę. Redukcja kontroli. Umocnienie, leczenie. Ale tutaj ładny ten aspekt wyszedł, jeżeli chodzi o wylosowanie wartości, nie? Pewnie trzeba by wyjąć, jeszcze bym sobie chciał zobaczyć. Ich ryci sprzyjają, przyjacielu. Atakowanie wrogów umiejętnością podstawową zwiększa obrażenia od następnego użycia twojej umiejętności głównej. Umiejętności krwi, ciernie, szybkość ruchu jest, no to jest fajne. I redukcja, ale to mamy lepsze chyba, co? Ranga w umiejętności zwłok, też mamy szybkość ruchu, mamy redukcję kosztu esencji. Co mi się właściwie nie przydaje, nie? Redukcja kosztu, bo i tak zużywamy całą możliwą, im mamy więcej, tym lepiej, więc co tu redukować? Ciekawe, czy to by nawet lepiej nie działało, gdyby tej redukcji nie było. Ej, swoją drogą. No właśnie. Czy tak, to możemy zostawić. Muszę się zastanowić nad tym amuletem. Następnym razem pójdzie lepiej. A, już więcej nie dam rady. A czy ja mogę? No dobra, to może w następnym odcinku. Bo ja mógłbym jeszcze raz spróbować przelosować tę redukcję kosztu, nie? Bo ja nie potrzebuję redukcji kosztu. Ja muszę zużyć wszystko, nieważne czy ze zredukowanym kosztem, czy nie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Im więcej zużywam, tym lepiej. Dlaczego nie? Uważaj na siebie. Dobra, w następnym odcinku sobie jakoś ogarniemy jeszcze te aspekty i tak dalej i będziemy robić pewnie wątek główny, chociaż pewnie nie od razu. A tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.